Dzisiaj na odcinku będziemy mieszać jedzenie dla królików. No i otwierać paczkę z futerkowe.pl, tak jak mówiłem w zeszłym filmie. No i co, najpierw chyba się zabierzemy za tą paczkę. W ogóle nie wiem, czy będzie mnie dobrze dzisiaj słuchać, bo w tle jakieś traktory, maszyny, więc różnie może to bywać, ale mam nadzieję, że tak. No i tutaj mamy około 3 te mniejsze worki owsa. Nawet nie wiem, ile to z kilo, bo będziemy robić wszystko na worki, na kilo, tak no około mniej więcej. No to co, bierzemy się za tą paczkę. Pokażemy wam, co jest w środku. Otwieramy sobie. Kurde. Ja już ją otwierałem, bo chciałem zobaczyć, czy wszystko jest. Musiałem użyć jedną rzecz, ale to wam wszystko powiem za chwilkę. Tu sobie tak. Tak. I tak. To. Karteczka. Jakie rzeczy kupiłem, paragon i takie rzeczy. No i co? Pierwszą rzeczą mamy pietruszka łodyga i ten właśnie przedmiot musiałem otworzyć wczoraj na szybko, żeby dosypać sobie do tej mieszanki, żeby się powoli przyzwyczaiły. Możemy to na razie do wiadra w sumie kłaść. Dalej mamy makuch lniany. Pierwszy raz będziemy to stosować. To są takie granulki grube. Nie wiem w ogóle, co to jest. Coś lznem pewno. Tak nazwa mówi. Odkładamy i będziemy też to stosować w mieszance. Następnie mamy lucernę pelecik. Lucernę stosowaliśmy, ale z innej firmy, więc chyba na jedno wyjdzie. Chociaż te są chyba grubsze nawet, więc te króliki będą lepiej to chrupać. Następna kukurydza płatki 1 kg, tak jak zawsze. Tutaj mamy dwa paśniczki, bo domówiłem sobie do nowej rasy, żeby miały. I trawokulki. Też mieliśmy ten granulat z trawy, ale te granulki chyba też tutaj, co zamówiliśmy z futerkowe, są większe. Więc zobaczymy, może będą się lepiej sprawować, może nie, kto to wie. Następnie rzecz, która zawsze jak zamawiam jest duża, no bo jest duża sama w sobie. Koper łodyga kilogram, ale no ta paczka zajmuje no dużo, prawie cały karton. No i co? I odkładamy sobie gdzieś to na bok, tu na razie. I dostaliśmy w gratisie sandezję, suchą dezynfekcję. Ostatnio mówiłem na filmie, że musimy sobie dokupić bez mało. No i dorzucili, więc dzięki wielkie futerkowe. Naprawdę fajny gest. No i co? Oczywiście wszystko dobrze zabezpieczone. Na górze jeszcze też były te kartony, ale no je wywaliłem przy otwieraniu od razu. Dobra, karton na bok. Siup. No i co? Będziemy się brali za mieszanie tego wszystkiego. Tutaj mówiłem już, ile mamy czego. Tutaj mamy paszę z piasta. Rodzaj paszy to tucz. Jakby zabrakło, to jeszcze mam juniora w króliczarni. Mówię, że otwarty jest tucz, to na razie trzeba go wykorzystać. No po co otwierać drugi worek specjalnie? No tutaj mamy ile? Z pół worka będzie. Więc powinno starczyć jak na tą całą mieszankę. I wszystkie rzeczy, jakie tutaj mamy, też sobie dosypiemy. Pokażę wam jeszcze, co kupiłem normalnie. Już odsuwam wszystko. O, spadło. No i mamy taki kartonik. Otwieramy go. Mamy tutaj płatki owsiane, jakieś górskie. Nie wiem, ale czytałem, to żadnej soli, coś tam nie zawierają. Znaczy mają sól, ale tam pisze, że to jest tylko zawartość naturalna, więc nie ma tej soli. Słonecznik łuskany też żadnej soli nie ma, bo pisze, że nie wiem, gdzie to pisze, ale czytałem, że ta sól wynika z naturalnego czegoś tam. I siemię lniane. Normalne siemię, bez niczego. No i w sumie trochę żałuję, że nie zamówiłem tych rzeczy przez futerkowe.pl, bo jak kupuje się większe paczki, takie kilo czy trochę więcej, no to przeliczając na kilogramy o wiele lepiej cenowo to wychodzi. Więc następnym razem będę wiedział, co robić. I tutaj mamy chlebek świętojański kupiony na wystawie, więc to też się nam przyda. To chowamy. Żeby nie było, wszystkie firmy, które się ukażą tutaj na filmie, nie są żadną tutaj reklamą, sponsoringiem ani różnymi podobnymi rzeczami. Po prostu je kupiłem i używam, no bo je potrzebuję. No, to sobie wyciągniemy, a to zawijamy i odkładamy tutaj. Tyle mamy tych wszystkich dodatków.
Owies. No i chyba pierwszą rzeczą, jaką wsypiemy, będzie pasza. Zobaczymy, czy tego starczy, czy nie. No, tutaj z tej strony sobie podparłem kołeczkiem. No bo taczka ma dwa kółka, jedno małe do podparcia, więc żeby to wytrzymała. Ładowność taczki do 300 kilo. Jakby ktoś pytał, taka taczka naprawdę fajna, plastikowa, wytrzymała. To też nie jest reklama, żeby nie było. Ach. Siup. W porównaniu do owsa nie jest tego dużo, więc króliki się nie zatuczą. Dobra, rozgarniamy to. No bo zobaczcie, paszy jest niby dużo. Odsłaniamy ręką i już jest praktycznie owiec, więc no, widzicie jak to jest. Pierwszy wlatuje koper. Nie wiem ile, będziemy rzucać na oko. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. No i pięć, mam nadzieję, że starczy. A jak coś dosypiemy. Halo. No i piąta garść wlatuje. To nawet nie jest pupaczek. Kukurydza. Płatki. No i tego nasypiemy sobie takie pudełko. Teraz wleci pietruszka. Pietruszki też tak garściami będziemy dawać na oko. Ten nożek tu po prostu leży, bo otwieram paczki. On nie jest w mieszance. Od razu jak sypię, to napiszcie w komentarzu, czyli tam na dole, z czego składa się wasza mieszanka do waszych królików. Dobra, tyle tego starczy. Chleb świętojański. No, ja tam mówię, że to pachnie jak ocet. Nie wiem czemu. No, jak ocet w sumie. Dobra. Siup, siup. A wygląda jak taka kora. Dobra, 2,5 garstki. Nie wiem co z tym. Czy to się daje całe? Czy to się łamie tak na pół? Będziemy myśleć za chwilę, ale chyba to połamie, bo jak nasypię to tak, to tylko kilka królików to zje, a nie wszyscy. Płatki owsiane. Nie wiem, pupaczki czy więcej? To w sumie ile to ma białka? 13 gram na 100 gram produktu, więc takie nie wiem, 3/4 wsypiemy. Teraz wlatuje siemię lniane. Podobno jest bardzo dobre na okrywę włosową. I pół takiego pojemniczka sypiemy. I granulatu z lucerny wlatuje taki pojemniczek. Trawokulki, czyli nie wiem. No trawa chyba taka spresowana. Dodajemy czubaty pojemnik. Makuch połamałem na mniejsze kawałki, bo jak mówiłem, żeby wszystkie króliki sobie to zjadły. No i też takie pudełko wlatuje do naszej mieszanki. Ej, naprawdę ładnie to wygląda. Mega kolorowo. Nawet nie połowa słonecznika łuskanego wlatuje do naszej mieszanki. Dorzuciłem jeszcze garstkę tej kukurydzy i garstkę kopru suszonego. Teraz będę się brał za mieszanie. Zobaczymy jak to wyjdzie pod koniec. Oczywiście wam to pokażę. Jeżeli coś będzie nie tak, to będziemy zmieniać proporcje po prostu, albo czegoś dodawać. No, innej opcji nie ma. Albo przyniesiemy więcej zboża po prostu. Tak to wszystko wygląda.
kamerze wam powiem, że to jest mniej precyzyjne i nie widać tych kolorków, ale no na żywo widać, gdzie co jest. Na przykład tak, nie wiem, tu mamy kukurydzę, tu mamy płatki owsiane, granulat, ten makuch lniany, tu jest koper, tu są kawałki pietruszki, owies to widać już z daleka. No i co jeszcze możemy znaleźć? O, tu mamy trawokulkę, tu jest, o, tu, bo to jest bardziej zielone, lucerna. No co jeszcze możemy znaleźć? Siemia lnianego to wątpię, bo no to jest malutkie i bym musiał się bardzo, bardzo przypatrzeć. Chociaż może. Nie no, chyba nie znajdę siemia lnianego, bo to jest naprawdę małe. Co jeszcze możemy znaleźć? O, słonecznik tu jest. Tu jest. No, więc wszystko da się znaleźć. Tak proporcjonalnie to myślę, że jest w porządku. Nie ma niczego za dużo. Przeważa owies i o to chodziło, żeby dodatków i paszy nie było za dużo, żeby ich nie przebiałczyć, nie zatłuczyć, tylko żeby było tego w sam raz. No, w razie, gdyby królikom coś nie pasowało, to możemy wsypać jeszcze raz na taczkę i czegoś dosypać, domieszać, czemu nie. Ale wydaje mi się, że jest w porządku. Teraz będziemy to wkładać we worki. Jestem ciekawy, ile worków wyjdzie, bo wyszła no, pełna taczka. I będziemy to ładować we worki chyba od paszy, bo to będzie najlepszą opcją. A jak nie, to w takie białe jak od zboża, normalnie. Dobra, ja lecę i będę teraz to wszystko ładował. Przynieśliśmy sobie marchewki. Przez pewien okres teraz króliki nie dostawały ich, bo po prostu no nie miałem, to nie dawałem. A nie chciałem kupować z marketu, bo w tym markecie to nawet nie wiadomo, czy to marchewka, czy co to jest. No i w końcu mamy swoje, urosły, to będę sobie zrywał co jakiś czas. Dzisiaj tylko tyle przyniosłem, nie wiem ile to z marchewek, z 5. Pokryłem je na takie plasterki i po plasterku do jednego królika, żeby po prostu je przyzwyczaić do tego i żeby nie dostały żadnej biegunki czy coś takiego. I co kilka dni coraz więcej, aż będą mogły dostawać co kilka dni po marchewce całej, więc ja się biorę do rozdawania.